Witam bardzo serdecznie, z Bajchu z tej strony i witam Was na kolejną serię FM 2017. Tym razem spotkamy się na upadłych gigantach. Może to być seria, która jak Wam się spodoba, będziemy robić w kolejnych FMach z kolejnymi latami. Yy, gdzie bierzemy jakiś klub, który kiedyś liczył się, czy to w lidze, czy to w europejskich pucharach, a ostatnim czasem podupadł. I będziemy próbować wrócić nim na to miejsce, na którym był kiedyś. W tej serii skupimy się na polskim klubie, na Górniku Zabrze, 14-krotnym mistrzu Polski, oczywiście, Anglii, jeszcze Arsenal wspominam. Klub, który ostatni duży tytuł zdobył w 1988 roku, było to mistrzostwo i superpuchar Polski. Oczywiście w 2010 zdobył mistrzostwo pierwszej ligi i awansował do ekstraklasy, ale mistrzem Polski był dopiero w 1988 roku, w 1991 był drugi, ostatnie miejsce na podium to, był to 94 rok, ale co najważniejsze jest to też pierwszy, pierwszy jak widzimy tutaj klub, jedyny klub w naszej historii, który awansował do finału europejskich pucharów. To było Puchar Zdobywców Pucharów w 1970 roku. Nie liczę w tym Pucharu Intertoto do, który Ruch Chorzów tam bodaj był w finale kiedyś w latach 90. Ale Puchar Intertoto to był gorszy wymysł niż war i bramki na wyjeździe razem wzięte, więc nie, nie mówmy o kucharze Intertoto. Górnik Zabrze. Tutaj będziemy rozpoczynać tę przygodę. Jak widzimy, zaczynamy w pierwszej lidze, więc gramy z transferami zimowymi. Nie, ma, nie, 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 nie gramy z aktualnymi transferami, nie zaczniemy w ekstraklasie. Będziemy próbować awansować. No i. Widzimy, mamy, dostaliśmy kontrakt na rok warty 15,5 zł miesięcznie, jeśli chodzi o nasze transfery to wiemy, że Armin Celi Celimagić przejdzie do GKS Katowice po sezonie za darmo i wypożyczenia, do nas jest wypożyczony Denis Janco z Tręcina, a nasi piłkarze Szymon Skrzypczak gra w Odrze i Tomasz Loska gra w Rakowie Chodzi o kontuzję. Kosznik do 7 tygodni będzie kontuzjowany, ma zerwane wiązadła kolanowe. To samo ma Wolsztyński, tylko że ten niedawno zerwał te wiązadła, więc około 9 miesięcy pauzy. Także Rafała Wolsztyńskiego zapewne nie będziemy oglądać za dużo w tym sezonie. No i Armin Terimagić, 2-4 miesięcy przerwy ze względu na przeciążenie nadgarstka. Jeśli chodzi o charakterystykę, tak jak widzimy, 14 mistrzostw Polski, 6 pucharów Polski, jedno zwycięstwo w polskiej pierwszej lidze wschodniej, jeden superpuchar Polski, jeden puchar ekstraklasy. E, najwięksi rywale to Ruch Chorzów i Legia Warszawa. Mamy przeciętny system szkolenia młodzieży, to jedną siatkę wyszukiwania juniorów. Obiekty młodzieżowe mają dwie gwiazdki przy ulicy Zamkowej. Oczywiście na stadion jest imieniem Ernesta Pola, 2,5 gwiazdki. E, chociaż w miarę dobry w miarę dobry stan, przyzwoity stan obiektów młodzieżowych. Jeśli chodzi o raport i tutaj mamy pierwszy problem, pamiętacie te 200 milionów funtów, czy ile tam wydaliśmy w Arsenalu? Nie będzie tego, nawet w złotówkach nie będzie tego. Naszym plusem to jest to, że mamy sporą liczbę zawodników, którzy potrafią podjąć dobrą decyzję na boisku, tak mówi nasz asystent Marek Kasprzyk. Mamy dobrą głębę w obronie, gdzie jest między innymi Adam Dank, mamy dobrą głębię w pomocy, Mamy kilku młodych utentowanych juniorów, takich jak Bartosz Pikul, jak Rafał Wolsztyński, jak Daniel Barbus. Mamy dużo pracowitych zawodników, dobrze podających. Skład jest pełen liderów i silnych charakterów. Kośnik na lewej stronie to dobra opcja, dunk w środku obrony to dobra opcja. To jest najlepsze. Mamy jeden z najlepszych pionów w scoutingu w lidze. Zapamiętajcie to, to za chwilę. Za chwilę do tego przejdziemy. Mamy silny fizycznie skład, dobre przyjęcie piłki, dobry wyskok. Naszym problemem jest, ona kwota 0 zł bardzo ogranicza potencjalne ruchy transferowe. Owszem. I fundusz płac jest przekroczony o 91 tysięcy złotych miesięcznie, co znacznie ogranicza pole manewru. Też się zgodzę. Także zaczynamy w ogóle na minusie, jeśli chodzi o płace. To jest... Problemem, ponieważ, jak sobie zobaczymy, zawodnik, który najwięcej zarabia miesięcznie, 25,5 tysiąca to Sandy Arcon, więc, żeby być na równi, 20, 40, 60, 80, musielibyśmy się podbyć tej piątki. Eee, więc to będzie problem. Widzimy głębia składu. Rezerwowi zawodnicy spoza pierwszego zespołu nie prezentują wysokiego poziomu. No i na prawej obronie mamy problem, według Marka Kasprzyka. Eee, no i wstępnie porady. Greder jako wicekapitan. Rzut karny, Plizga, angulo, kosznik. Rzuty wolny, angulo, Kośnik, kosznik. Rzuty rożne, janko, pisga. To, to są sugestie naszych, naszych współpracowników. A więc pamiętacie ten jeden z najlepszych pionów scoutingu w lidze? Mam nadzieję, że pamiętacie. Zobaczymy nasz staw. Pion scoutingu, nikogo zatrudnionego. Dobra liga. Także tak, jeśli chodzi o sztab, widzimy, brakuje nam jakiegoś trenera. Zupełnie nie ma scoutingu, więc tutaj tych ludzi będziemy zatrudniać, też sztab medyczny będziemy próbować powiększyć, mamy dwa miejsca, że to wszystko, to wszystko, będziemy, nad tym wszystkim będziemy pracować teraz i będziemy pracować ze względu właśnie na to, nad transferami za bardzo. Jaki jest cel w ogóle tej serii, może powiem. Celem jest oczywiście wrócenie, powrócenie, żeby górnika do rywalizacji o Mistrzostwo Polski i fajnie by było znaleźć się w finale europejskich pucharów. Nie mówię wygrać, tak? Oczywiście fajnie by było wygrać, ale przynajmniej wrócić do, do europejskich pucharów i może dojść do finału. Myślę, że to, tego sejwa, ten save będziemy kontynuować do pokazania się FMA 2018, więc nie musimy mieć jakiegoś takiego stricte celu, gdzie mówimy, OK, doszliśmy, jest koniec. Jeśli chodzi o skład, jak posługujemy sobie po umiejętnościach, to pamiętajcie, to, to wszystko to jest nasz asystent Kasprzyk mówi. E, mamy dobry atak Sandy Arkon i, 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 i tutaj był gdzieś, gdzieś widziałem Igoran Hulo. E, oczywiście tutaj te atrybuty, kolory atrybutów są zmienione w arsenalu, na przykład czerwony, czyli najlepszy dla mnie, jest, była od 17, tutaj jest od 15, więc różnica lig. Adam Dań, jak widzimy, jest bardzo dobrym obrońcą. Ma parę czerwonych tych i będzie naszym prawdopodobnie kapitanem ze względu na przywództwo: duże przywództwo i dużą, dużą pracowitość. Erik Grendel to jest nasz najlepszy środkowy pomocnik. Mamy Dawida Plisgę, który gdzieś może grać tutaj na boku pomocy, może jako ofensywny pomocnik. Z dobrych środkowych obrońców jest jeszcze Bartosz Kopacz. Jest też Dani, Dani Suarez, więc tutaj jakby. Środek obrony jest dobrze obstawiony. Jest też Mariusz Przybilski jako dobry, dobry pomocnik. Kosznik jest co prawda kontuzjowany, ale też dobry obrońca. W bramce mamy Mateusza Kuchtę, który nie daj, że ma dosyć już dobrą, dobrą umiejętności. To może ma jeszcze duży potencjał. Jego zmiennikiem jest Grzegorz Kasprzyk. Jest w rezerwach jeszcze Wojciech Pawłowski, więc bramkę myślę, że mamy obstawioną. Pierwszy skład myślę, że nie będzie problemu. Jest kilku, kilku potencjalnie dobrych juniorów, tak, tak jak Bartusz Pikul, jak Kamil Chrzanowski, jak Bartosz Gajda, ta, ta trójka jest możliwa do gry już nawet gotowa, Dariusz Pawłowski, Bartłomiej Olszewski, także czy też właśnie Armin Cerimagić, możemy zostać przy Arminie, możemy myślę, nie? Także jest kilku ciekawych zawodników młodzieżowych. Tutaj Przemysław Kucharski, jakiś Newgen świetne włosy takie. Więc zobaczymy, może kogoś sprowadzimy. Bardzo bym nie, nie bardzo bym chciał ze względu na, na to, że mamy 3 miliony w tym momencie na koncie, ale jak sobie wyda, zobaczymy na prognozę. Po tym sezonie jesteśmy prognozowani na minus 3,3 3, 3 miliona. Więc fajnie by było, jakby zredukować to, zarobić trochę pieniędzy. Na ekstraklasę będzie potrzebna. Tutaj ten budżet wynagrodzeń też, też jest problematyczny, że tak powiem, jeśli chodzi o sprowadzanie zawodników. Jeśli chodzi o sprowadzanie zawodników. Zepsułem. Jeśli chodzi o sprowadzanie zawodników z wolnego transferu, to jest dosyć problematyczne. Także zobaczymy. Może jakieś wypożyczenia, może coś się uda do początku sezonu zrobić. My widzimy się jeszcze w tym odcinku na mecz z Wisłą Puławy. To będzie mecz na stadionie imieniem Ernesta Pola. To jest inauguracja naszego pierwszego sezonu. To tyle ode mnie w tej chwili. Ja przegram okres, rozegram okres przygotowawczy, spróbuję porobić jakieś transfery, zobaczymy co się da zrobić. Przede wszystkim myślę na rynku wypożyczeń, a my widzimy się tuż przed meczem z Wisłą Puławy. Witam z powrotem. Okres przygotowawczy już za nami, jak widzimy widzicie, wyniki nie najgorsze, dwie porażki, dwa remisy. I cztery zwycięstwa. Nie działo się zbyt dużo, jeśli chodzi o transfery. Tak naprawdę wypożyczyliśmy jednego zawodnika z Borusi Dortmund, burak Kamoglu. Turek prawy obrońca może grać też na lewej stronie ewentualnie, ale głównie będzie grał na prawej, być może nawet w pierwszym składzie. Zobaczymy. Do końca sezonu 19-letni Turek spędził u nas czas. Poza tym, jak widzieliście, dużo, dużo zmian w sztabie szkoleniowym, oczywiście, Marcin Brosz odszedł, ja go zastąpiłem. Także to jest pierwsza. Potem przyszedł fizjoterapeuta Braja Brajas Garcia, Hiszpan, który ma 19 zdolności medycznych, co poprawiło nasze mam nadzieję poprawiło nasze, naszą w działu fizjoterapii. Potem trener Mark Fotteringham przyszedł, bardzo wyrównany trener, głównie chyba wziąłem go ze względu na taktykę i ofensywę, ale przez to, że ma tutaj te jedenastki, może też trenować strzały i chyba nawet tak robi. Następny był Maciej Żurawski, który został naszym scoutem. Nie ma może najlepszych, tutaj 10, 7 i 14. Ta 14 jest dobra do adaptacji, te umiejętności na siódemce są słabe. Ale po prostu lubię Żurawskiego i, i dlatego też Maciek dołączył do, dołączył do zespołu. Głównym skautem został Kleber, zaś był kolejny były piłkarz Wisły Kraków. Jak widzimy, jeśli chodzi o jego zdolności skautingowe, 13-13-15 jest trochę lepiej. Potem dyrektorem sportowym został Andreas Breme. Zastanawiam się, czy to dobre, dobra, dobry wybór. Płacimy mu dosyć dużo bo 5000 zł miesięcznie. Ale legendy reprezentacji Niemiec, 86 występów, 8 bramek. Zobaczymy, co zrobimy z nim przez te dwa lata. Zobaczymy, czy dzięki niemu sprowadzimy kilku ciekawych piłkarzy. Może to też jest powód, dla którego byliśmy w stanie wypożyczyć tego Turka z Dortmundu, Buraka. Oczywiście tak będzie się nazywał zapewne, bo nie pamiętam jego nazwiska. Może to, że mamy właśnie w drużynie Andreasa Bremę. Spowodowało, że zdecydował się na przejście do nas. Głównym naukowcem został Sebastian Zolech. Jeżeli go zobaczymy, tak, zobaczymy go. Głównym analitykiem Dariusz Stasiński. To są dwie role, które nie mam pojęcia, jakie statystyki powinien mieć zawodnik, raczej trener, pracownik. Więc nie mam pojęcia. Widzimy, 21-letniego głównego analityka mamy i 26-letniego głównego naukowca sportowego. Ten przynajmniej po studiach jest. Miejmy nadzieję. Paweł Wisła został fizjoterapeutą zespołu 18. I kolejnych dwóch scoutów. Abderrahim O'Wakili, Marokańczyk, reprezentant Maroka, 14 występów, dwie bramki. Były piłkarz Karl Szuchę, między innymi w Niemczech grał całą, prawie całą swoją karierę. Oprócz tego tutaj jest Kodik Santi. Więc on będzie naszym scoutem. Tak samo jak Murat Kus Turek. Który wcześniej pracował w KuN. No i na samym końcu, z KKS tych, wzięliśmy Janusza Wolskiego jako kolejnego fizjoterapeutę, tym razem drugiego, druży, dru, drugiej naszej drużyny. Także to tyle, jeśli chodzi o transfery do tej pory. Nie, jest kilka wypożyczeń, nad którymi się zastanawiamy. Widzimy, dostępny fundusz płacy jest mniejszy niż był, było 90 tysięcy. Na minusie. Jest 62 tysiące na minusie. A to dlatego, że nasze oczekiwania na ten sezon wzrosły. Powinni... Zarząd oczekuje, że awansujemy w lidze, wygry... awansujemy wygrywając ligę. Widzimy pierwsze mecze już są rozegrane. My gramy dzisiaj niedzielny mecz. Kończymy kolejkę. My gramy z Puławami. GKS Tychy zagra z Chrobrym. Także mamy wygrać ligę i mamy awansować do ćwierćfinału. W drugiej rundzie zagramy z Koroną Kielce, bo czemu nie. Tak tak wyszło w losowaniu. Więc. No zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy. Myślę, że awansować awansujemy. Dwa, dwie drużyny awansują. Stwierdziłem, że dajmy sobie trochę więcej pieniędzy w budżecie, dajmy sobie trochę mniejszy minus, żebyśmy ewentualnie mogli kogoś sprowadzić do klubu. Więc zdecydowałem się właśnie na zwycięstwo w lidze i na ćwierćfinał Pucharu Polski. W sumie tutaj nie wiem, czy. Nie wiem, czy był ćwierćfinał, półfinał i finał, czy ćwierćfinał, półfinał i czwarta runda. Ale, coś z tego, tego. Z innych ciekawostek, bo o tym też nie wspominałem, w przepisach y, musi, na, na boisku, zawsze musi być przynajmniej jeden zawodnik poniżej 21 roku życia i może być tylko jeden piłkarz spoza Unii Europejskiej. Więc, bioro, więc też szukałem ludzi do zespołu, biorąc y, te zasady pod uwagę. I jeszcze jedna rzecz, o której też nie mówiłem, jak zobaczycie na mój profil, nie jest on rewelacyjny. Zaczynamy te, to z tego save'a, nie tak jak za Arsenalem, gdzie praktycznie byliśmy, mieliśmy bardzo dobre, bardzo, dobre, bardzo dobrą reputację i historię. Jesteśmy nasza reputacja i licencja, to jest krajowa licencja C, czyli najniższa licencja, jaką można mieć. Niżej można mieć tylko bez licencji, więc stwierdziłem, że to technicznie nie ma sensu. Trzeba mieć licencję, żeby prowadzić drużynę. Więc yy, tak zrobiliśmy. I mamy minimalną reputację, najniższą doświadczenie piłkarskie wybrałem. Więc miejmy nadzieję, że będziemy się rozwijać razem z górnikiem. Pierwszy mecz możemy już przejść. Wisła, Puławy. I na początku eksperymentowałem z taktyką 4-4-2, czy eksperymentowałem. Jeden mecz zagrałem, a ja stwierdziłem, że nie mam za dużo skrzydłowych. A mam trzech środkowych obrońców, którzy są dobrzy, więc próbujemy coś takiego. Praktycznie cały sezon, cały okres przygotowawczy graliśmy tą taktyką. Także 3-2, 2-1-2. Tak jak kiedyś w Arsenalu graliśmy. Mamy dwóch dosyć dobrych napastników, Jarkon i Jan Hulo. Mogą strzelać bramki. Z tyłu zwykle będzie Dawid Plizga, który niestety na ten mecz jest kontuzjowany. Wypad uda, mięsień czworogłowy uda, więc około dwóch tygodni pauzy. Please get, w tym meczu z puławami. Zastąpi go Olek Kwiek na jako ofensywny pomocnik. Dali, Przybyski, Grendel. Tutaj zwykle właśnie Kwiek będzie grał. Matuszek, Karwot, Suarez, Kopacz, Dank i Kuchta. Kuchta jest naszym zawodnikiem młodzieżowym. Na rezerwowych Pawłowski, Techman, Burak, Kosznik, Nowak, Janko i Ledecki. Także z młodzieżowców na ławce zerwowych jest, jest, jest jeszcze Teichmann, Burak i Janko, jak widzimy tutaj te U-21. E, w międzyczasie była oferta za Erika w, Grendela z Włoch za chyba 900 tysięcy złotych łącznie tam z różnymi klauzulami. E, była oferta z Modeny i z jakiegoś drugiego włoskiego klubu. E, Odrzuciłem je, stwierdziłem, że jest żądana kwota 3 miliony. Myślę, że za około 1,5-2 miliony bym Erika Grendela sprzedał. Tym bardziej, że miałem przez chwilę bardzo dobrego zawodnika na testach, żeby go zastąpić, no ale już go nie ma. Ze względu na nasze problemy finansowe, jeśli chodzi o wypłaty, ciężko jest kogoś sprowadzić. Tam widzieliście, Leandro jest w negocjacjach z Górnika Łęczna. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo. Przez to, że gramy tymi dwoma wysuniętymi bocznymi obrońcami, jest tutaj może mały problem. Bo praktycznie każdy zawodnik, którego mamy, musi się uczyć tej pozycji. E, oprócz bura, e, buraka, który tutaj może grać, no i, kawr, i Karwot w tym, no, w tym momencie też jest jakoś wyszkolony do grania w tej pozycji, na tej pozycji. Ale chciałbym, żeby Rafał Kosznik był hmm. naszym podstawowym lewym obrońcą w tym momencie z nas rezerwowych. Ze względu na to, że wrócił po kontuzji, tak naprawdę zagrał tylko 30 minut chyba w ostatnim Sparingu. Także nie jest jeszcze gotowy, nie jest jeszcze ograny i mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się w miarę spokojnie wygrać z wisłą puławy i dać ograć się trochę dalej kosznikowi. Także to tyle, jeśli chodzi o skład. Mamy jeszcze parę, parę, mamy jeszcze miesiąc tak naprawdę okienka transferowego, więc może coś się zmieni. Zobaczymy. Kilka wypożyczeń, które chcę zrobić, jest, jest, może, może jeszcze podpiszemy jakieś jeden albo dwa kontrakty. Trochę, tak jak mówiłem, nie chcę tego robić ze względu na, na nasze długi, zadłużenia budżetowe, ale jak trzeba, to trzeba. Mamy walczyć o mistrzostwo. Poprzedłużaliśmy kilka kontraktów też z piłkarzami, więc tak praktycznie, jak sobie popatrzymy... Tym osobom, które kończą się umowy po tym sezonie to jest przybyski, który ma już 34 lata, więc nie do końca wiem, czy będziemy przedłużać z nim kontrakt. To samo jest z Szeweduchinem 33 lata. Też e, zobaczymy, jak będą ta, jak ta dwójka będzie grała. A Dawid Pisga po prostu chce za dużo pieniędzy jak na razie. E, w tym momencie chce, zarabia 15 tysięcy, jak dobrze pamiętam, chciał podwyżkę do 30 tysięcy złotych miesięcznie. Więc pomimo tego, że miał fantastyczny okres przygotowawczy, 6 meczów, 6 bramek i asysta, to Dawid Plisga na razie nie ma nowego kontraktu. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie podczas sezonu. W drugiej drużynie widzimy, jest kilku takich piłkarzy, ale jest Parto szpikul z takich bardzo utalentowanych młodzików, z którym się nie mogę dogadać. Rafał Wolsztyński też niby ma potencjał, przez tą długą kontuzję też na razie wstrzymuje jakiekolwiek rozmowy kontraktowe. No i tutaj w drużynie U-18 nie ma żadnych, żadnych problemów kontraktowych. Skład drużyny już poznaliście na ten mecz. Kapitanem oczywiście jest Adam Danh, To jest nasz pierwszy kapitan. Drugim jest bodaj Roman Grendel. Mam nadzieję, że on ma Roman na imię. Nie, Erik Grendel. Pomyliło mi się z drugim Romanem, z Romanem Gerglem, który też kiedyś był w Górniku. Widzimy, jesteśmy faworytami. Według przedsezonowych prognostyk jesteśmy faworytami do wygrania ligi. To też miało jakby, jakby jakiś wpływ na to, że ustaliłem nasze cele na zwycięstwo. Wisław w bramce zagra, witam dalej: Hiszpański, Duda, Poznański, Turzyń, Turzyniecki, Cierpka, Brzeski, Szczotka, Maksymiuk, Smektała i Nowak. Dawid Nowak? Odrad Nowak. Myślałem, że Dawid Nowak. Eee, plusem tego nie mają skrzydłowych, więc to, że my mamy nasi. nasi boczni obrońcy są wyżej wystawieni nie będą tego wykorzystywać za bardzo także to jest plus z Mactały trzeba troszeczkę bardziej jeszcze spresować no i powiemy im asertywnie, że jesteśmy faworytami, więc jak tak, żeby kibice mieli co oklaskiwać i wierzę w wasze umiejętności, czas je zademonstrować, dajmy im trochę trochę podbudujmy ich jeśli chodzi o polecenia, widzimy mentalność kontrola, styl gry zespołu płynny, polecenia to zagrania na obieg, szukanie gry, więcej swobody. A tyle z tego co wiem. Raz, dwa, trzy. Gdzie jest czwarta? Nie mam pojęcia. Prawie... Aha i dość, wąs... dość wąska gra, także chcemy, chcemy wąsko grać. Jest, są wszystkie cztery, więc zaczynamy na biało. My w... gramy oczywiście u siebie na swoim stadionie. Na czerwono z numerami też na czerwono, genialny komplet strojów. Wisła Puławy, teraz Karwod dośrodkowuje Witan, bez problemu łapie tę piłkę, tą piłkę i to wybicie widzimy Danchy Na środku jest Bartosz Kopacz, który jest, tutaj tabela powinna być jeszcze. Na środku jest Bartosz Kopacz, który jest naj... najszybszym naszym środkowym obrońcą. Więc stwierdziłem, że on będzie najlepiej będzie, jak on będzie na środku. Teraz Suarez przedłuża. Matuszek jest 1-0-22 minuta spotkania. Szymon Matuszek zdobywa pierwszą bramkę dla nas. dośrodkowanie kwieka, z rzutu rożnego. Dani Suarez, który debiutuje, jak dobrze pamiętam, w naszym zespole, przedłużył to doświadkowanie i prawy obrońca, możliwe, że niekoniecznie prawy obrońca, ale grający na prawej obronie. Matuszek daje nam prowadzenie 1 do 0. Dobry start, dobry start do tego spotkania widzimy to w trzecim wymiarze. Kwiek doświadkowuje tutaj na krótkim słupku Suarez. Przedłuża to tą piłkę i matuszek. Ładnie z głębi pola nabieg. Tutaj nikt go nie krył, bez szans witan. I prowadzimy 1-0 w zabrzu. To jest bardzo, bardzo niepokojące. Ci napastnicy, tak jak powiedziałem, oni są dobrzy na papierze. Powinni tworzyć bardzo dobrą parę i strzelali bramki na, na, na w sparingach, ale bardzo często wy, wypadają z gry podejrzewam, że to jest dlatego, że jeżeli ofensywny pomocnik za nimi nie gra dobrze, to oni też nie grają dobrze. Na razie wszystko wygląda dobrze, ale wiem, że stać we na jeszcze więcej. Im powiem nie się tak źle, ale stać was na więcej. O, ci pom pomoc przynajmniej dobrze za zareagowała, Anhulo tylko wygląda na zgaszonego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w drugich 45 minutach. Prowadzie prowadzenie 1 do 0 i tylko minimalna przewaga. Widzimy 3 do 2 w strzałach, To Wisła ma więcej, więcej piłki, więc. Nie gramy rewelacyjnie, ale to jest też etap, gdzie nasi zawodnicy dopiero uczą się tej taktyki. Więc nie będziemy, nie będziemy rozgrywać jakichś fenomenalnych spotkań. Ledecki zastąpi Jan Hulo w 52 minucie. Zobaczymy, co trzech pokaże. Więc nie spodziewam się tutaj na początek żadnych fajerwerków. Myślę, że te fajerwerki zaczną się dziać dopiero w drugiej części sezonu. Powiedziałem, chcemy dać się ograć kosznikowi. Więc te 20 niecałe 20 minut będzie dobre tym bardziej, że Make Karwot grał dosyć słabo. No i jako ostatnia zmiana Denis Janko. Za Przybylskiego, który miał żółtą kartkę na swoim koncie No typowa, typowa polska liga, jeden, jeden atak stary fragment gry, bramka I koniec jakichkolwiek emocji Także Ok, chociaż teraz jeszcze jak to powiedziałem to oczywiście mamy rzut, rzut wolny, Arkon Arcon na lewo do Kosznika Rafał Kosznik w pole karne, Witan broni. Nie wiem, czy to było podanie do witana, czy to było jakieś doświadkowanie, które miało cokolwiek zdziałać dla nas. Witam teraz do Darmochwała. Dan, Kopacz, mija się z piłką Kopacz, jest Sylwester Pateju Patejuk, Kuchta fenomenalnie, Suarez. Wybija tę piłkę, hiszpański Maksymiuk. Widzimy nasz młodzieżowiec w bramce, Mateusz Kuchta świetnie wybronił ten strzał. Teraz jeszcze Janko z rzutu rożnego, Duda e, wybija i koniec spotkania: 1 do 0. E, tak naprawdę te trzy punkty e, możemy zawdzięczyć Mateusie, Mateuszowi Kuchcie, który wybronił tę e, sytuację z Patyjukiem Suarez, najlepszym zawodnikiem e, spotkania. Dzisiaj uciekliśmy karty z zagraliśmy słabo zagaliśmy przeciwko mocniejszym rywalom. musimy pokazać lepszy futbol. E, nie można nic innego im powiedzieć. Widzimy Dani Suárez, tak? były piłkarz Realu Madryt, najlepszym zawodnikiem spotkania, 7-5 i asysta na środkowego obrońcę. Widzimy, tak, zadebiutował dzisiaj, dużo debiutów w dzisiejszym meczu. Także wygrywamy w pierwszym spotkaniu, konferencję sobie odpuścimy i chrobry GKS 1-1. Więc jakby popatrzeć na tabelę. Jesteśmy w tej gronie drużyn, które zdobyły 3 punkty, no i co, no i powoli będziemy mogli się żegnać w tym odcinku. Dobry start do tego sezonu. Wygrana 1-0, trochę niepokoi to, że nie mieliśmy praktycznie w ogóle piłki, tam mieliśmy chyba 39% posiadania piłki do 61%. To Jest bardzo złe. Nie powinniśmy tak się dać zepchnąć do, do, do defensywy e, drużynie, która, jak sobie zobaczymy, zapowiedź e, sezonu e, jest na 13 miejscu. To jest Beniaminek. E, jak dobrze pamiętam, to A, Stalmielec, Wisła, Wisła Puławy, GKS-Tych i Znicz Pruszków to Beniaminkowie tego te, w, te, w tym sezonie. Więc to jest, do, to jest do poprawy. Ale tak jak mówię, na razie się uczymy taktyki. Jak sobie zobaczymy, tutaj stopień znajomości cały czas rośnie. Na razie tylko pracujemy nad tą jedną taktyką, właśnie po to, żeby, żeby ta znajomość rosła szybciej. Nasi piłkarze, też Dani Suarez, widzimy Mike Kerwot, Anhulo, Jarkon. do końca jeszcze nie rozumieją taktyki. Jest kilku piłkarzy, którzy bardzo szybko ją łapą, kilku, którzy trochę wolniej trochę więcej czasu im to zajmuje, więc ja liczę na to, że z czasem będzie coraz lepiej pod tym względem. Myślę, że wrócimy na te dwa mecze z Koroną Kierce i Stalem Mielec, bo oczywiście nie możemy odpuścić za bardzo Pucharu Polski w tym sezonie. Mamy na cel dojście do ćwierćfinału i chcielibyśmy, chcielibyśmy dojść daleko. Myślę, myślę że Będziemy grać pełnym składem, tym bardziej, że w Polsce nie gra się tak dużo meczu, tak dużo spotkań jak w Anglii, pomimo tego, że gramy w drugiej lidze i tutaj jest trochę więcej spotkań niż w Ekstraklasie. To jednak właśnie będziemy traktować Puchar Polski poważnie. Przynajmniej w tym sezonie postaramy się. Może nie zagramy pełnym składem, ale dużo, dużo zawodników z pierwszej jedenastki będzie będzie brał udział w tym meczu. I zagramy też ze Stalą Mielec jako te dwa duże kluby, które się zmierzą, które kiedyś były duże. Stal Mielec oczywiście miała swego czasu chociażby Grzegorza Lato w składzie, więc widzimy Henryka Kasperczak, Grzegorz Lato. Także zagramy ze Stalą Mielec też w następnym odcinku. Więc zaczynamy, to zaczynamy tą nową przygodę. Zaczynamy od zwycięstwa 1 do 0. Nie był to emocjonujący mecz, nie był to dobry mecz w na naszym wykonaniu, ale trzy punkty zaliczyliśmy i to jest najważniejsze w drodze po, po tytuł, po mistrzostwo e, pierwszej ligi. E, nice, pierwsza liga, tak? Bo ze sponsorem trzeba, trzeba wypowiedzieć sponsora. Niestety Nice nie sponsoruje tego, e, tego filmiku ale mniejsze o to, tak jak powiedziałem, ruszamy, widzimy się następnym razem w meczu, na meczach z Koroną i Stoną Mielec. Jeżeli podoba Wam się to wideo, rzućcie, dajcie kciuka w górę, jeżeli nie chcecie opuścić do kolejnych odcinków, subskrybujcie, żeby się ze mną skontaktować, piszcie komentarze, łapcie mnie na Twitterze, łapcie mnie na Facebooku. Ja jestem z Bajchu i my dzisiaj dziękuję za uwagę, a my widzimy się już w następnym odcinku.